Turcja wprost ostrzega Europę przed zerwaniem sojuszu. Co może nas czekać przy takiej ewentualności? Nowe fakty o Agnieszce Holland, które rozgrzały media do czerwoności. Dlaczego Platforma Obywatelska wspiera taką osobę? Największy błąd Ukraińców, jeśli chodzi o współpracę z Polską. A na koniec niezła aferka w samej Warszawie. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, gdzie codziennie o 6:30 i 18:00 macie najnowsze newsy z kraju, ze świata. No i już na starcie chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście byli stałymi bywalcami o tych dwóch godzinach, czyli 6:30 i 18:00. Jeśli jesteście tutaj w trakcie tej pierwszej godziny, napiszcie Team 18, hashtag Team 6:30, to dostaniecie serducho. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, no bo właśnie od wejść w pierwszej godzinie, od publikacji filmu zależy bardzo dużo. To jak YouTube i Facebook będą faktycznie polecały nasze filmy dalej, dlatego to właśnie te wejścia w pierwszej godzinie są dla nas najistotniejsze. Dziękuję i lećmy z pierwszym tematem. Kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Prezydent Turcji ostrzegł, że drogi Turcji i Unii Europejskiej mogą się rozejść. Prezydent skomentował w ten sposób raport Parlamentu Europejskiego, w którym zasugerowano, że Unia Europejska powinna przemyśleć swoje relacje z krajem znad Bosforu. Unia Europejska próbuje się dystansować od Turcji, powiedział prezydent podczas spotkania z dziennikarzami przed jego wizytą w USA. Oceńmy rozwój sytuacji i jeśli uznamy, że to konieczne, nasze drogi z Unią Europejską mogą się rozejść, dodał. Swoje słowa Erdogan wygłosił po tym, jak został zapytany o raport Parlamentu Europejskiego oceniający relacje Unii Europejskiej z Turcją. W przyjętym w tym tygodniu dokumencie parlamentu stwierdzono, że w obecnych okolicznościach niemożliwe jest wznowienie procesu akcesyjnego Turcji do Unii Europejskiej. Zdaniem autorów raportu Unia Europejska powinna rozważyć równoległe i realistyczne ramy współpracy z Ankarą. Turcja została oficjalnym kandydatem do Unii 24 lata temu, jednak w ostatnich latach jej negocjacje z blokiem pozostawały zamrożone. Jak wskazało AFP, Erdoganowi udało się wynegocjować obietnicę wznowienia rozmów o członkowstwie w zamian za nieblokowanie przyjęcia Szwecji do NATO. Problemem w relacjach są kwestie praworządności oraz przestrzegania praw człowieka w tym kraju. W 2016 roku Erdogan rozpoczął szeroko zakrojone represje wobec przeciwników politycznych po skierowanej przeciwko niemu nieudanej próbie zamachu stanu. Jak przypomina Reuters, wcześniej minister spraw zagranicznych powiedział, że raport Parlamentu Europejskiego zawiera uprzedzenia i niczym niepoparte oskarżenia i przyjmuje płytki i pozbawione wizji podejście do relacji Turcji z Unią Europejską. Dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. A jeszcze 11 lipca na serwisie Business Insider mogliśmy przeczytać tak. Turcja w Unii Europejskiej zapowiedziano ożywienie rozmów. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan uzgodnili w poniedziałek w Wilnie, że ożywią rozmowy między Ankarą a Unią Europejską, poinformował na Twitterze Michel. Wcześniej Erdogan zasugerował, że zgodzi się na akcesję Szwecji do NATO, jeśli otworzy drogę Turcji do Unii Europejskiej. I teraz, jak widać, eskaluje napięcie na linii krajów członkowskich NATO. No bo jasne, to, że Turcji nie ma w Unii Europejskiej, jest oczywiste, ale nawet mamy tutaj informację z samego serwisu Unii Europejskiej, czyli z consilium.europa.eu o Turcji. Turcja uzyskała status kraju kandydującego w grudniu 1999 roku. Negocjacje akcesyjne z Unią Europejską rozpoczęły się w październiku 2005, ale z uwagi na postępującą w Turcji degradację zasad demokracji, praworządności i praw podstawowych znajdują się od czerwca 2018 roku w impasie. Czyli mamy tutaj okres od 1999 przez 2005 do 2018, w którym to dopiero wtedy znaleźli się w impasie, ale patrzcie, jak długo oni kandydują. I teraz nagle się okazuje, że ta wizja Turcji w Unii Europejskiej jakoś tak Turkom jest chyba nie po drodze. Nie za bardzo się widzą w tym zachodnim świecie. No i teraz pytanie, czy kraj, który otwarcie współpracuje z Rosją, z Władimirem Putinem, którego prezydent z Władimirem Putinem się spotyka i nie ma z tym żadnych problemów, a przypomnijmy tylko, za Putinem jest europejski nakaz aresztowania, jak bardzo górnolotnie oczywiście by to nie brzmiało, no bo to nie jest tak, że on jest przestępcą, któremu cokolwiek udowodniono, to jest populistyczna gra, to jest populistyczna machina, która jest bardziej śmieszna niż poważna, no bo tu chodzi o to, żeby go doprowadzić i przesłuchać, nie? Jakby to miało kiedykolwiek rację bytu, bo to wiecie, to nie jest tak, że nawet jeżeli on by przyjechał do kraju członkowskiego Unii Europejskiej, powiedzmy do Niemiec na wizytę z Olafem Scholzem, to nie jest tak, że służby niemieckie zawiną Putina i wrzucą do aresztu. No, od tego rozpoczęłaby się nam trzecia światowa, więc sam ten akt o nakazie aresztowania jest raczej grą po prostu populistyczną, bo do tej pory żaden z poważnych, szanujących się krajów, jak na przykład Stany Zjednoczone, czy właśnie Niemcy, czy Francja, nie powiedziały wprost. Raz Biden powiedział wprost, jak był w Polsce, o Putinie, że trzeba się go pozbyć za wszelką cenę. Następnego dnia za to przepraszał, że się przejęzyczył. Więc to są zupełnie inne relacje. Tu chodzi o mocarstwa. I Turcja jest jednym z takich światowych mocarstw, zwłaszcza militarnych. Dla NATO jest to kraj jeden z potężniejszych, który ma faktycznie bardzo duże możliwości militarne. I teraz mamy taką sytuację, w której ta eskalacja ciągle następuje. To już nie tylko pomiędzy Zachodem a Wschodem, to już nie tylko pomiędzy Polską a Białorusią, Polską a Rosją, Unią Europejską a Rosją i Chinami czy Stanami Zjednoczonymi. Tu już napięcia eskalują wewnątrz naszych struktur zachodnich, czyli natowskich i unijnych. I to już nie jest coś, na co możemy patrzeć z przymrużeniem oka, bo takie sytuacje nie dzieją się za bardzo na wschodzie. My się ich dopatrujemy, chcemy je znaleźć. Nasze media cały czas o każdym zadrżeniu palca czy ręki Putina mówią, że kurde, chłopak umiera, nie? On już ma raka. Przecież no, takie coś, no to już jest wysokie stadium demencji, po którym zostało wam 3 dni życia. On już się musi żegnać. Zresztą każdy chce go odsunąć od władzy. My na takie pierdoły zwracamy uwagę. Tymczasem w krajach BRICS-u, czyli właśnie w tych ściśle ze sobą powiązanych, jak Rosja, Chiny, Brazylia, nie ma takich sytuacji jak u nas w Europie, jak u nas na szeroko pojętym Zachodzie, gdzie Turcja wprost mówi, że no hola, hola, no my w ogóle zakończymy jakiekolwiek rozmowy, gdzie Turcja sobie wprost prowadzi interesy z Władimirem Putinem, gdzie Węgry w dalszym ciągu handlują z Rosją, gdzie Niemcy do tej pory by w Nord Stream 2 inwestowali, oni tylko zawiesili jego działalność. Przypomnę tutaj, że gdyby nie to, że został wybuchnięty według Radosława Sikorskiego przez USA, wiele na to wskazuje, jakby nie było, no to Niemcy w dalszym ciągu liczyliby na to, że będą dalej współpracować sobie z Rosją. Oni tylko czekali na to. To było tak, że okej, no Ukraina padnie raz, dwa. Jak tylko padnie, no to wracamy do współpracy z Rosją. No nie udało się finalnie. I mamy takie kraje tutaj. W BRICS-ie tego nie ma. A tylko przypomnę, tam oczywiście jest konkurencja gospodarcza, każdy kraj dba o swoje interesy, jasne. Ale nie ma tak znaczących różnic jak u nas. Polska jest de facto krajem, który izoluje się całkowicie od swoich i sąsiadów, i najbliższych przyjaciół, sojuszników. Od Stanów Zjednoczonych. Przypomnę tylko, jak Biden wygrał wybory. To co zrobił Duda? No nic nie zrobił. Nawet mu nie pogratulował. Napisał tylko na Twitterze, kiedy wszyscy inni sojusznicy Stanów Zjednoczonych wprost gratulowali Bidenowi, bo było to oczywiste. To była już tylko taka... Chodziło tylko o czas, żeby to przeprocedować formalnie. No to inni mu gratulowali, a Andrzej Duda napisał tylko, że no poczekajmy aż do policzenia głosów. Coś takiego. Czym wprost... No, naraził się Stanom Zjednoczonym, bo wiecie, można myśleć wiele o Bidenie, można go nie lubić, ale to jest dyplomacja. Tutaj chodzi o relacje pomiędzy jednym krajem a drugim. Jeśli prezydenci się wprost nie lubią i to Andrzej Duda z pozycji tego słabszego kraju wyraża coś takiego wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych, to my się później nie dziwmy, że mamy problemy dyplomatyczne pomiędzy naszymi krajami. No i proszę bardzo, tak dochodzi właśnie do takich sytuacji, w których Turcja już teraz wprost mówi, że jakiekolwiek rozmowy o sojuszu mogą się zakończyć, a jeśli teraz mogą się zakończyć z Unią Europejską, to podczas wojny mogą się zakończyć również z NATO. Dlaczego akurat dzisiaj się Pani tutaj zjawiła? Przyjaźń z Andrzejem Saramonowiczem. Miała Pani wolne? Miałam wolne, akurat jestem w Warszawie. Pani Holland miała dobry wzorzec. Jej ojciec, Henryk Holland, komunista, na ochotnika wstępuje do Armii Czerwonej. Po wojnie na sowieckich czołgach przywozi tam totalitaryzm. Niebywały totalitaryzm, prześladowania. Tutaj jest wzorzec pani Holland, dlatego nie możemy się dziwić, że tak postępuje, stwierdził poseł Dariusz Olszewski. Szef suwerennej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaznaczył, że nie zna szczegółów życiorysów rodziny pani Holland, jej ojca. To nie jest moje środowisko, natomiast wobec zachowań pani Holland jako takich zająłem jasne stanowisko, jedyne możliwe, bo rzeczywiście w tym sensie można powiedzieć, że pani Holland posługuje się językiem naszych wrogów, niemieckich nazistów, którzy napadając na Polskę w 1939 roku właśnie w taki sposób określali obrońców polskich granic. Jak dziś pani Holland definiuje i nazywa polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, polskich żołnierzy, wszystkich tych, którzy bronią polskich granic. Tak jak pani Holland nazywa Polaków, którzy w demokratyczny sposób uczestniczą w wyborze władz w Polsce, tak też również niemieccy naziści definiowali Polaków, stwierdził prokurator generalny podczas sobotniej konferencji prasowej. Olszewski stwierdził, że nie można bezpośrednio przenosić wypowiedzi, zachowań z ojca na córkę, ale ja widzę tu takie podobieństwo, że zostanę przy swoim zdaniu. Wszystko to, co dobre, ale i złe, wynosi się przede wszystkim z domu. Pani Agnieszka Holland miała takie wzorce, a nie inne, które wyniosła do czerwonoarmisty, powiedzmy to szczerze. Człowieka, który walczył z Polakami, podkreślił parlamentarzysta SW. Chciałbym powiedzieć, że za czyny pana Holland nie odpowiada pani Holland. Ona odpowiada za czyny, obelżywe słowa, które kieruje pod adresem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. To jest niewybaczalne i każdy polski polityk powinien stanowczo zareagować i tego oczekuję od Donalda Tuska, podsumował minister Ziobro. Premiera filmu Agnieszki Smoczyńskiej Silent Twins, z którą również się przyjaźnię, więc, no ale wybrałam Andrzeja, bo rzadziej go widuję. No i zauważcie, że przez to, że politycy mają immunitet, teraz mogą się w ten sposób przekrzykiwać pomiędzy sobą i żaden z nich nie ponosi odpowiedzialności. Ani Agnieszka Holland, ani Zbigniew Ziobro, który mówi naprawdę bardzo dosadnie. Wobec zachowań pani Holland jako takich zająłem jasne stanowisko, jedyne możliwe, bo rzeczywiście w tym sensie można powiedzieć, że pani Holland posługuje się językiem naszych wrogów, niemieckich nazistów, którzy napadając na Polskę w 1939 właśnie w ten sposób określali obrońców polskich granic, jak dziś pani Holland definiuje i nazywa polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej. I to mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednym, który nie może jej kompletnie nic zrobić, nie jest w stanie nawet jej przesłuchać, ale wiecie, co jest w stanie zrobić? Ujawnić teczki. Politycy to między sobą robią bardzo zwinnie, sprytnie i skutecznie. Dlaczego tego nie robi w tym przypadku? Dlaczego pani Holland nie ujawnia teczek na Zbigniewa Ziobrę, skoro też ma przecież konszachty z Platformą Obywatelską i mogłaby zapewne zrobić tutaj bardzo wiele? Ano dlatego, że jak to mówią, my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Ale kiedy widzimy, że mamy do czynienia z osobą, którą chyba mało kto docenia w Polsce, jak Zbigniew Ziobro, który jest wprost takim efektem braku praworządności w Polsce. No bo jeśli myślimy sobie o braku praworządności, Prawo i Sprawiedliwość nam próbuje wmawiać, że to jest wymysł Unii Europejskiej, że Unia Europejska sobie wymyśla i nie ma jakiegoś jasno sprecyzowanego, czym jest praworządność, a czym nie jest. No jest. Praworządność, że państwo rządzi się prawem. Nie? To jest proste. A kiedy konstytucyjnie nie ma możliwości, żeby minister był jednocześnie prokuratorem, a u nas prokurator generalny jest ministrem sprawiedliwości, tylko on uważa, że prokurator generalny to nie jest stanowisko prokuratorskie, tylko nie prokuratorskie, ale dostaje pensję prokuratorską, to jest coś do cholery nie tak. Z tym człowiekiem to jest uosobienie braku praworządności w Polsce. Ale kiedy taka osoba, której mamy naprawdę wiele do zarzucenia i raczej no nie jest to ciepło przyjmowany typ, zwłaszcza biorąc pod uwagę te sondaże, które jasne są stabilne przez jakąś część wyborców, nie wiem przez kogo, ale no ktoś na niego głosuje i zawsze ma ten, nie wiem, 1%, co daje Prawu i Sprawiedliwości jakichś takich radykałów, którzy na pewno zagłosują tutaj i kilku posłów sobie zgarną. I jeśli jesteśmy w stanie zgodzić się z kimś takim, no to z kim mamy do czynienia po drugiej stronie? Z Agnieszką Holland, którą popiera nomen omen Platforma Obywatelska. Jedną osobę mamy w PiSie, drugą osobę mamy w PO. I to są te dwie partie, które wygrywają. Następny temat. Ukraińcy popełniają błąd, jeśli wydaje im się, że Duda ma w Polsce cokolwiek do powiedzenia w kwestii zbożowego embarga. Po 2 dniach od ogłoszenia przez Polskę przedłużenia zakazu importu ukraińskiego ziarna, niezależnie od znoszącej zakaz decyzji Komisji Europejskiej, ukraińscy urzędnicy powstrzymują się od komentarzy. Trwa przegrupowanie sił. Kijów zastanawia się najwyraźniej, czy od razu, zgodnie z wojowniczą retoryką sprzed 15 września, zwrócić się o arbitraż do Światowej Organizacji Handlu, czy też poczekać miesiąc i liczyć na to, że po wyborach w Polsce i na Słowacji łatwiej będzie wypracować kompromis. No i to faktycznie jest pewien problem. Znaczy problem nie może z Ukraińcami samymi w sobie, ale z Andrzejem Dudą. Że to jest człowiek, który nie ma zbyt wiele do gadania w tym kraju, mimo tego, że jest prezydentem. Nas wszystkich Polaków. Przecież on to deklarował, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. I tak samo jak w 2015 roku kandydował i wtedy wydawał się taki wygadany, młody, no taki wiecie, świeży polityk, który faktycznie będzie chciał coś zrobić w tym kraju, dla ludzi, że będzie tym pierwszym obywatelem, czyli tym, kim prezydent powinien być. Prezydent nie jest politykiem takim de facto, to nie jest poseł, minister, to jest pierwszy obywatel, który powinien zawsze stanąć w naszym imieniu. Jeżeli obywatelom coś się nie podoba, co robi rząd, to on powinien mieć właśnie to weto, nie powiedzieć, że nie, on na to nie pozwoli, ma do tego mnóstwo narzędzi. To nie jest tak, że prezydent nie może zrobić nic. To jest tak, że prezydent może zrobić bardzo wiele. Na arenie międzynarodowej może sprawę rozdmuchać. Może rozdmuchać ją medialnie. Ma naprawdę bardzo wiele możliwości. Tymczasem prezydent Andrzej Duda nie robi praktycznie nic dla Polaków, tylko robi to, co nakazuje mu retoryka Prawa i Sprawiedliwości. No i tutaj jest faktycznie błąd, jaki popełniają Ukraińcy, że uważają go za kompetentnego przywódcę. Tylko z nikim innym chyba po prostu nie jest im tak po drodze. Dlaczego? Piszcie w komentarzach. Następny temat. Hałas jest nie do wytrzymania. Rozpatrujemy pozew przeciwko miastu. Żalą się mieszkańcy Saskiej Kępy, którzy po głośnym sezonie nad Wisłą mówią dość. Na naszą niekorzyść działa rozdrobniona odpowiedzialność. Jeden klub zrzuca ją na drugi. Słyszymy, proszę udowodnić, że ten hałas był od nas. Żali się Zuzanna Radzka z Saskiej Kępy. Opisuje, doszło do tego, że w środku nocy ktoś z mieszkańców jechał pod klub, nagrywał muzykę. W tym samym czasie inny mieszkaniec nagrywał tę samą muzykę, którą było słychać w domu. Zostaliśmy zostawieni sami sobie, przeżywamy koszmar, jesteśmy zakładnikami imprez. Mieszkańcy tej okolicy, zwłaszcza części od Wału Miedzeszyńskiego do Francuskiej, ale nie tylko, złożyli właśnie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego formalną skargę na kilka miejskich podmiotów, m.in. dyskotekę Zarządu Zieleni, pełnomocnika ratusza do spraw Wisły, dyrektorkę, koordynatorkę do spraw Zielonej Warszawy. Zarzucają zarzucają urzędnikom, że nie egzekwują zapisów z umów podpisanych z klubami działającymi na bulwarze Flotyli Wiślanej. W skardze czytamy między innymi, że zaniedbania te wpływają negatywnie na nasze interesy oraz prawem chronione dobra, nietykalność mieszkania, prawo do wypoczynku, zdrowie, ponieważ hałas emitowany przez przedsiębiorców dzierżawiących mienie komunalne na bulwarze Flotyli Wiślanej słyszalny jest w naszych domach często do godzin porannych, nawet przy zamkniętym oknie. Zuzanna Radzka odpowiada, że wielokrotnie sąsiadami wzywali policję do różnych klubów. Najczęściej kończyło się na pouczeniach, próby rozmowy z menedżerami poza jednym przypadkiem nie przyniosły poprawy. Mieszkańcy skarżą się zarówno na lokale działające na lewym brzegu Wisły, jak i te działające na prawym brzegu. To dzierżawcy miasta i rządowej agencji Wody Polskie. Ciężko się rozmawia z klubami, ale też z zarządem Zieleni. Urzędnicy podpisali z klubami umowy, w których m.in. określono limity hałasu, ale nie są one egzekwowane. To tylko papierek, stwierdza Zuzanna Radzka. Nawiązuje do miejskiego konkursu rozstrzygniętego w styczniu na działalność na bulwarach. Po doświadczeniach z poprzednich sezonów i skargach na hałas, głównie od mieszkańców Powiśla, ratusz przekonywał, że w tym roku będzie ciszej. W umowach są karne zapisy, nawet z możliwością ich wypowiedzenia w przypadku powtarzających się skarg. Tyle dobrego dla mieszkańców Saskiej Kępy, że nie muszą się tym zbytnio martwić, bo okres wakacyjny, to znaczy ciepły okres w Polsce, nie trwa zbyt długo. Jest często też przeplatany dniami takimi, które nie chce się imprezować na świeżym powietrzu, więc wtedy mają spokój. Mogą odetchnąć sobie i przygotować się na kolejne spędzanie ciepłych dni przy muzyce, z którą niekoniecznie chcieliby spędzać. Jaka jest na to recepta? Jakie jest na to rozwiązanie? Mamy zabronić tym lokalom robienia imprez dla mieszkańców, które cieszą się popularnością, więc mieszkańcy chcą, żeby takie tam były? Czy też powinniśmy pójść, zrobić ukłon do mieszkańców i zabronić robienia jakichkolwiek imprez? No to z drugiej strony też jest takie obywatelskie, no bo też obywatele tego chcą, skoro tam chodzą, ale tamci też chcieliby się wyspać w miejscu, gdzie kupili pewnie nieruchomość, kiedy takich imprez nie było, więc jakby nie było, zostali tak troszkę oszukani. Co wy w ogóle o tym myślicie? No bo są też przecież mieszkańcy rynku warszawskiego chociażby, czy jakiegokolwiek rynku w jakimkolwiek polskim większym mieście, gdzie tam też zawsze są imprezownie. I tu też to chyba nie jest zbyt takie fair wobec nich. No ale kupowali tam mieszkanie, wiedzieli, na co się piszą. Jeżeli chcą mieć zagwarantowaną ciszę i spokój, no to mogą wyprowadzić się gdzieś na wieś. Nikt nikogo nie zmusza do życia w mieście. Miasto to jest niestety no, takie miejsce, w którym trzeba iść na pewne kompromisy. Piszcie, co wy w ogóle o tym sądzicie. No i heja.